Nasza szkoła została założona w 1918 roku, czyli ma już ponad 102 lata, ale jak widać, prezentuje się znakomicie. Rzadko licealiści mają szansę uczęszczać na lekcje do pałacu, ale jako uczniowie Batorego robimy to niemal codziennie, gdyż nasz budynek ma charakter renesansowo-wczesnobarokowego pałacu. Zbudowany jest na planie kwadratu i ma trzy kondygnacje. Wchodząc do szatni, na lewo siedzi zazwyczaj pan portier. Można wejść prosto do szkoły, lecz uczniowie najpierw schodzą do szatni. Każdy ma swoją własną szafkę, gdzie może zostawić kurtkę, zmienić buty i ruszyć na lekcję. To jest piętro minus jeden, gdzie mieści się również stołówka oraz nasza kawiarnia z cudowną panią Bogusią. Ponadto znajdują się tutaj szatnie do WF-u i siłownia. Skoro już wspominamy o siłowni, to mamy wewnątrz szkolną salę gimnastyczną, a na zewnątrz parę ogromnych boisk. Przemieszczamy się już na piętro zero, gdzie znajduje się popiersie Batorego. Jest to hol, w którym można znaleźć gabinet pani dyrektor oraz m.in. wicedyrektorów czy sekretariat. Poza tym mamy też tutaj salę informatyczną oraz naszą bibliotekę, która również posiada komputery. Tak wyglądają nasze obszerne korytarze. Na każdym piętrze są po dwie łazienki, jedna żeńska i jedna męska, które są zawsze utrzymane w czystości. Jak już wspominaliśmy, budynek jest zbudowany na planie kwadratu. Pomiędzy korytarzami znajduje się taki nasz Batory Square, patio na świeżym powietrzu, gdzie uczniowie mogą odpoczywać podczas przerw. Przechodzimy już na piętro pierwsze. Mamy korytarze, które wyglądają podobnie do tych z piętra zero. Jest też oczywiście chluba naszej szkoły, odnowiona aula, gdzie odbywają się wszelkie wydarzenia, apele i zebrania. Obok znajduje się pokój nauczycielski. Tutaj mamy naszą salę laboratoryjną. Każda nasza sala lekcyjna jest obszerna i dobrze wyposażona. Teraz przejdźmy na dwór. Cześć, Besie! O, hej! Jesteśmy właśnie w ogrodzie botanicznym. Jedynym takim we wszystkich warszawskich liceach. Właśnie my go mamy. Tutaj można zaczerpnąć świeżego powietrza, wsłuchać się w ćwierki ptaków, czy poobserwować najciekawsze gatunki polskiej flory. Chodźcie, zabiorę Was na spacer. Słyszeliście kiedyś o Munach? Są to symulowane obrady ONZ. Odbywają się w całej Polsce, na całym świecie. Właśnie tutaj, w Batorym, odbywa się ten najważniejszy w całej Polsce. Bawmy. Właśnie tutaj spotykają się delegaci z całego świata. Tutaj, w Batorym. Hej, Juka! Hej! Cześć, dziewczyny! O, hej! Jesteśmy właśnie na stadion, kolejnym ikonicznym miejscu Batorego. Ponieważ każdy uczeń czasami potrzebuje przerwy od nauki, to tutaj właśnie odbywają się wszystkie lekcje WF-u czy słynne mecze piłki nożnej z Batory Cupa. Hej, wiecie co? Trochę zgłodniałam. Zapraszam Was do strefy gastro Batorego. Tutaj mamy słynnego Chinola. Możecie tutaj zjeść kombo 3-3 czy kurczaka w panierce. Tutaj, tuż za rogiem, mamy grzybki, słynną piekarnię i parę bardzo klimatycznych kawiarenek. Dziewczyny, kiedy jest sprawdzian z fizyki? Pola wyluzuj. Batory to nie tylko nauka. Mamy tyle świetnych akcji, które urozmaicają naszą szarą codzienność. Na przykład UFO, unikatowy festiwal ofowy. Największy taki festiwal młodzieżowy w Polsce. Co my tam jeszcze mamy? Ogrom sztuk? Dokładnie, ogrom sztuk. To dzięki niemu nasi uczniowie mają szansę na choć trochę kultury. I co jeszcze? Nasz ulubiony. Wieża Babel. To właśnie na wieży Babel wszystkie klasy konkurują, przedstawiają swój wybrany kraj. To dzięki wieży Babel, bez wychodzenia ze szkoły, możesz odwiedzić Szwecję, Australię czy nawet Chiny. Oprócz tego wszystkiego Batory jest świetnie skomunikowany. W naszej szkole mamy uczniów z całej Warszawy, a nawet z Mińska Mazowieckiego. Tutaj wokół Batorego mamy mnóstwo przystanków, z których autobusy odjeżdżają we wszystkich możliwych kierunkach. O kurczę, mój autobus! Muszę zmykać na metro Politechnika, które jest tylko 3 minutki stąd. Mam nadzieję, że do zobaczenia w Batorym.